teraz zapowiedzieć naszego szczególnego gościa. Niektórzy już go znają, bo jest przyjacielem naszego kościoła. Jest czwarty raz u nas w kościele, dokładnie od samego początku jest tutaj z nami. Daleko, aż z Australii. Pastor Jeremy Griffith z Adelaide. Przywitajmy go bardzo serdecznie. Good evening. Dobry wieczór. I am delighted to be here. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj. I can't remember if this is the fourth or fifth time that I've been with this church. Nie pamiętam, czy jestem po raz czwarty, czy po raz piąty już w tym kościele. The first time was in a dance studio. Pierwszy raz to było w szkole tańca. Does anybody remember those days? Czy ktoś pamięta te dni? Yes. It was a big church. To był duży kościół. Because there were mirrors all the way along the side of the building. Z powodu luster, które były na całej rozciągłości ścian. I kiedy policzyliśmy się, it was always a big crowd. To zawsze był duży tłum. Very smart move. Bardzo dobry ruch i mądry. Where are the mirrors today? A gdzie są dzisiaj te zwierciadła? And then I remember a hotel room that you had. A później pamiętam taka sala konferencyjna w hotelu, którą wynajmowaliście. And I think my wife and I were here last October. I myślę, że w październiku z żoną byliśmy razem. When you moved into this building. Kiedy przeprowadziliście się do właśnie tego budynku. So I am very glad to be here. Więc bardzo jestem szczęśliwy, że mogę tu być. Let me bring you greetings from my wife Bernice. Przywożę pozdrowienia od mojej żony Bernice. And from our church in Adelaide. I od kościoła w Adelaide. We pray for you. Modlimy się o was. Our church prays for you. Nasz kościół modli się o was. And we pray for you. I modlimy się o ciebie. And we particularly pray for you. I szczególnie modlimy się o ciebie. Married to this man, we pray for you. A poślubiłaś tego człowieka, modlimy się o ciebie. So I've been here for 10 days. Więc jestem już tutaj od 10 dni. This is the 19th time I've preached. I to jest 19 raz, kiedy głoszę. I spoke at the pastor's wives camp. Mówiłem na konferencji dla żon pastorów. Where were you? Gdzie byłaś? In the capital. It was very interesting. Było bardzo ciekawie. I have spoken in many men's camps. Głosiłem na wielu spotkaniach dla mężczyzn. And men's conferences. I na konferencjach dla mężczyzn. But this was different. Ale to było inne. The first meeting I walked in the room, pierwsze spotkanie, kiedy wszedłem do pomieszczenia, it smelled different. Inaczej pachniało. Perfume. Perfumy. Perfume. Perfumy. If you go to a men's camp, jeśli pojedziecie na konferencję dla mężczyzn, it smells differently. Inaczej tam pachnie. We had a wonderful time. Mieliśmy wspaniały czas. I think there were 81 pastors' wives. Myślę, że 81 żon pastorów było wtedy tam. And just Bishop Marek and me. I tylko biskup Marek i ja. It was scary. To było naprawdę straszne. It was the first time I'd ever spoken to women, just women. Po raz pierwszy mówiłem tylko do kobiet. Oh, scary days. To były takie straszne dni. And on this visit, i podczas tej wizyty, I've been able to minister in some of the churches we have partnered in planting. Mogłem głosić w niektórych kościołach, z którymi mieliśmy w partnerstwie, aby je zakładać. In Czechowice, w Czechowicach. With Andre Lubers. Z Andrzejem Luberem. They now have 100 people. Mają teraz około 100 osób. And their own building. I własny budynek. How exciting is that? Jak to jest ekscytujące, and prawda? Then I went to Tiki, Tiki. A później do Tych pojechałem. Tychy. Okay. And Pastor Bogusław Harenza. I pastor Bogusław Harenza. They had about 30 people on Friday nights. Mieli około 30 osób w piątek wieczorem. And then to Wielun. A później byliśmy w Wieluniu. This church is only 1 year old. Ten kościół w Wieluniu ma dopiero rok. They had about 30 people on a Tuesday. I mają 30 osób podczas spotkania w tygodniu. So here I am in the church for Warsaw. I tutaj jestem teraz w kościele dla Warszawy.
best place to be on a Sunday. Najlepsze miejsce w niedzielę. Oh. I have a very strange title for my message. Mam bardzo dziwny tytuł mojego przesłania. I will have to explain it to you. Muszę go wam wyjaśnić. My sermon is called. Moje kazanie brzmi. The Second Sunday Blues. Następny niedzielny dół. Oh, easy to understand. Łatwo to zrozumieć. Second Sunday. Druga niedziela. You know, first Sunday, pierwsza niedziela. Second Sunday, druga niedziela. Third Sunday, trzecia niedziela. The second Sunday. Druga niedziela. Blues. Ale ten dół. Now, I'm not talking about singing the blues. Ale nie mówię o śpiewać bluesa. I got the blues. Mam bluesa. I got the second Sunday blues. Mam blues drugiej niedzieli. We are emotional people. Jesteśmy ludźmi emocjonalnymi. We have highs and lows. Mamy wzloty i upadki. We can experience joy and sorrow. Doświadczamy radości i zmartwień. We can know faith and fear. Mamy wiarę i strach. And sometimes i czasami life can be an emotional roller coaster. Życie może być taką karuzelą emocjonalną. And in the valleys i w tych dolinach we sense depression, odczuwamy depresję, sadness, smutek, emptiness, pustkę. So I want to talk to you about the second Sunday blues. Więc chcę mówić o takim dole drugiej niedzieli. Now if I sing, you have to sing as well. Jeśli będę śpiewać, też musisz śpiewać, okej? Okay. I've got the blues. Mam bluesa. The second Sunday blues. Mam ten dół właściwie drugiej niedzieli dół. Now I know why you married your wife. Teraz wiem, dlaczego ożeniłeś się swoją żoną. She can sing. Ona może śpiewać. The second Sunday. Druga niedziela. Refers to the second Sunday after the resurrection. Odnosi się do drugiej niedzieli po zmartwychwstaniu. We know what happened on the first resurrection Sunday. Wiemy, co się działo podczas pierwszej niedzieli zmartwychwstania. Early in the morning. Rano. Mary Magdalene. Maria Magdalena. Oh, a woman. Kobieta. Not a man. Nie mężczyzna. It was a woman. To była kobieta. Who were last at the cross. Która była ostatnia przy krzyżu. And first at the tomb. I pierwsza przy grobie. And Mary goes looking for her savior. I Maria szukała swojego zbawiciela. The stone has been rolled away. Ten kamień został odwalony, but nobody is there. Ale nikogo tam nie było. She turns around. Rozgląda się there wokół. Is somebody that looks like a gardener. Był tam ktoś, kto wyglądał jak ogrodnik. Oh, where is he? O, gdzie on jest? Where have they taken my Lord? Gdzie zabrali mojego Pana? And Jesus speaks her name. I Jezus wypowiedział jej imię. Mary. Mario. And when she heard his voice, i kiedy usłyszała jego głos, she knew who he is. Wiedziała, kim on jest. Let me say to you, pozwólcie, że wam that powiem. Jesus knows your name, Jezus zna twoje imię. And he loves you, i kocha ciebie. And he wants to reveal himself to you. I chce objawić siebie samego tobie. After meeting Mary, po spotkaniu z Marią, he goes for a long walk, idzie na długi spacer, 12 kilometrów, to the town of Emmaus, do miasteczka Emmaus. And on that road, i podczas tej drogi, he meets two discouraged, disheartened, disappointed, disillusioned disciples. Spotyka zniechęconych, zdołowanych, całkowicie przestraszonych uczniów. 12 kilometrów. Ile to by zajęło iść przez 12 kilometrów? 2-3 godziny? Surely Jesus doesn't have time. Oczywiście Jezus nie ma czasu. To walk for 3 hours. Aby iść przez 3 godziny. Particularly with those two men. Szczególnie z tymi dwoma mężczyznami. They've given up. Oni się poddali. They've lost their faith. Zgubili swoją wiarę. Lost their joy. Zgubili radość. Lost their direction. Zgubili swój kierunek. They are history.
Oni, jest historia. But Jesus, ale Jezus never writes anybody off. Nigdy nikogo nie przekreśla. And he walks that road. I on idzie tą drogą. And he reveals himself to them. I objawia się samego im. And their lives are never the same again. I ich życie już nigdy nie jest takie samo. When they see him, kiedy zobaczą go, he disappears. On, kiedy poznają go, on się ulatnia. They leave everything. Wszystko zostawia. And now they are running back to Jerusalem. I oni zostawiają wszystko i teraz biegną do Jerozolimy. Another 12 kilometers. Następne 12 kilometrów. But this time, ale tym razem filled with incredible energy. Wypełnieni niesamowitą energią. And when they arrive in the upper room, i kiedy przychodzą do tego, tej sali na piętrze, they tell the disciples, mówię uczniom, we've seen the Lord. Widzieliśmy Pana. And then, i wtedy, even though the windows were closed, mimo tego, że okna były zamknięte, and the doors were locked, a drzwi były zamknięte na zamek, Jesus appears. Jezus się pojawił. Hallelujah. Hallelujah. Now, pastor, teraz pastorze. How many men were there in that first meeting? Ilu było mężczyzn na tym pierwszym spotkaniu? 10. Oh, very good answer. 10. Bardzo dobra odpowiedź. There were 10 disciples. 10 uczniów było. We know that Judas wasn't there. Wiemy, że nie było tam Judasza. But who else was missing? Ale kogo jeszcze brakowało? Thomas. Tomasza. Anybody here called Thomas? Czy ktoś tutaj nazywa się Tomasz? Over there. Where were you? Gdzie byłeś? Why did Thomas miss the meeting? Dlaczego nie było Tomasza na tym spotkaniu? He was watching the footy on the television. Oglądał sport w telewizji. He was playing that computer game on his iPad. Grał w grę komputerową na swoim iPadzie. Grandma had come to visit. Babcia przyjechała, żeby go odwiedzić. Oh, his back was aching. O, jest z powrotem. He chose to miss the meeting. On wybrał to, żeby stracić to spotkanie. And he got a bad dose of the blues. I otrzymał złą dozę tego doła. Christianity revolves around the person of Jesus Christ. Chrześcijaństwo jest związane z osobą Jezusa Chrystusa. Who is Jesus? Kim jest Jezus? Is he a good man? Czy jest on dobrym człowiekiem? Is he a great man? Czy jest wspaniałym człowiekiem? Is he the God man? Czy jest Bożym człowiekiem? A British writer called C.S. Lewis. Brytyjski pisarz, który nazywa się C.S. Lewis. He wrote the Narnia Chronicles. Napisał Kroniki Narni. This is what he said. To jest to, co powiedział. Jesus is either a liar. Jezus jest albo kłamcą, or a lunatic, albo lunatykiem, or he is Lord. Albo jest Panem. Now in the New Testament. W Nowym Testamencie. Each of the gospel writers. Oni wzięli the writers of the gospel, pisarze Ewangelii, answer the question, odpowiedzieli na pytanie, who is Jesus? Kim jest Jezus? If we ask Matthew, jeśli spytamy się Mateusza, he is the king of the Jews. On mówi, Jezus jest królem Żydów. If we ask Mark, kiedy spytamy się Marka, he is the servant of the Lord. On mówi, jest sługą Pana. If we ask Luke, jeśli spytamy się Łukasza, he is the savior of the world. On jest Zbawicielem świata, mówi Łukasz. But if we ask John, a jeśli spytamy się John Jana, actually tells us Jan naprawdę mówi nam odpowiedź. And I hope this is gonna show on the screen. I mam nadzieję, że ona pojawi się na ekranie. John chapter 20, to jest Jana 20, werset 31. This is what it says. To jest to, co jest tam powiedziane. I need you to read it for me. Chcę, żebyście przeczytali to dla mnie. Oh, no. No nie. I want you to read it for me. Chcę, żebyście wy przeczytali dla mnie. One, two. Raz, dwa, trzy. Te zaś są spisane, byście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. These things are written, te rzeczy są napisane, that you may believe, abyście wierzyli, that you may believe, abyście wierzyli, that you may believe, abyście wierzyli. Say that word with me. Powiedzcie to słowo ze mną. That you may, abyście wierzyli, abyście, no. Nie. Too quiet, too quiet. Zbyt cicho. That you may, abyście wierzyli. For God so loved the world, Bóg tak kochał świat, that he gave his one and only son, że dał swego jedynego syna, that whoever, aby ktokolwiek
believes in uwierzy. It says that he came to his own people. Jest powiedziane, że przyszedł do swoich własnych ludzi. And his own people did not receive him. Jego właśnie ludzie go nie przyjęli. But to everyone who received him. Ale dla każdego, kto go przyjął. To those who believe in his name. W jego imię. This is what Jesus says in John 5:24. Właśnie o tym mówi Jan 5:24. Prawda, prawda. Mówi o tym, że Jezus jest prawdą. He that hears my word. On jest moim słowem. And believes on him that sent me. I wierzę w tego, który mnie posłał. Has eternal life. Kto wierzy w tego, który mnie posłał, Jesus ma życie wieczne. Said, I am the bread of life. Jezus mówi, jestem chlebem życia. If you believe in me, jeśli wierzysz we mnie, you will never be hungry. Nigdy nie będziesz głodny. You'll never be thirsty. Nigdy nie będziesz spragniony. Jesus said, I am the resurrection and the life. Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. He who believes in me, ten, który wierzy we mnie, though he die, mimo tego, że umrze, will he live. Będzie żyć. And whoever lives, a ktokolwiek żyje and believes i wierzy we mnie, shall never die. Nie umrze nigdy. Jesus said to Martha, Jezus powiedział do Marty, if you will believe, jeśli uwierzysz, you will see the glory of God. Będziesz oglądać chwałę Bożą. Let me speak over you. Pozwólcie, że powiem nad wami, Gosia. If you will believe, jeśli będziesz wierzyć, you'll see the glory of God. Zobaczysz chwałę Let Bożą. Me speak over you. Powiem o tobie. If you will believe, jeśli będziesz wierzyć, you will see the glory of God. Zobaczysz chwałę Bożą. Let me speak over you, Tammy. Pozwólcie, że powiem nad tobą, Tammy. Jeśli uwierzysz, you will see the glory oglądać of God. Będziesz chwałę Bożą. Let me speak over church for Warsaw. Pozwólcie, że powiem nad kościołem dla Warszawy. If you will believe, jeśli uwierzysz, you will see the glory oglądać of God. Będziesz chwałę Bożą. It is faith that pleases God. To wiara podoba się Bogu. Thank God for the music. Dzięki Bogu za muzykę. Thank God for the technology. Dzięki Bogu za technologię. Thank God for the fellowship. Dzięki Bogu za społeczność. But we need to be men and women. Ale potrzebujemy być kobietami, mężczyznami, who will believe, którzy uwierzą in Jesus Christ. W Jezusa Chrystusa. So John tells us. Więc Jan mówi nam. This is the reason why I've written my gospel. To jest powód, dlaczego czytam moją Ewangelię. So that you will believe. Abyście wierzyli, po to napisałem moją Ewangelię, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. A teraz przeczytamy kilka wersetów razem. Potrzebuję, żebyśmy mogli może jeden werset zobaczyć w jednym czasie. To jest werset 24 Jana 20. Now Thomas. Teraz Tomasz, jeden z dwunastu, nie było go razem z uczniami, kiedy Jezus przyszedł. Nie znamy powodu. Nie wiemy, jaką by podał wymówkę. Ale on stracił to spotkanie. Wiecie co, pastorze? Mi się podoba, kiedy wszyscy moi ludzie przychodzą na spotkanie. Pozwólcie, że dam wam powód, dlaczego powinniście przychodzić na spotkanie Kościoła. Po prostu możecie spotkać Jezusa. Ale jeśli nie przyjdziecie, zgadnijcie co? Otrzymacie doła drugiej niedzieli. Church connects us in two ways. Kościół łączy nas na dwa różne sposoby. It connects us with heaven. On łączy nas z niebem. We have the opportunity to worship. Mamy możliwość uwielbienia. We have the opportunity to hear the word of God. Mamy możliwość słuchania Słowa Bożego. We have an opportunity for the Holy Spirit to touch our lives. Mamy możliwość, by Duch Święty dotykał się naszego so życia. Church connects us on the vertical. Więc Kościół tak wertykalnie nas łączy. But it also connects us with one another. A także łączy nas jednych z drugimi. And this is really important. I to jest naprawdę ważne. Touching God. Dotykanie Boga and touching people. I dotykanie innych ludzi. But Thomas chose something else. Ale Tomasz wybrał coś innego. He didn't attend the meeting. Nie przyszedł na spotkanie. He missed Jesus. On stracił spotkanie z Jezusem. And he chose isolation. I wybrał izolację rather than connection. Zamiast połączenie. Let me encourage you. Pozwólcie, że was zachęcę. Attend all the meetings. Przychodźcie na wszystkie spotkania.
Did I hear you right? Czy słyszę to dobrze? You got a prayer meeting tomorrow? Macie spotkanie modlitewne jutro rano? At 6 p.m. O 6:30. 6:30. 6:30 p.m. No, a.m. A.m. 6:30 rano? Are you expecting me to come? Czy oczekujesz, że ja się pojawię? Yes. I mean, feel free. Mówię, niech się czuje wolny. Fellowship. Spotkanie, relacje. Worship. Uwielbienie. Fellowship. Społeczność. Keeps us in connection with heaven. Utrzymuje nas w relacji z niebem. And with one another. I ze sobą nawzajem. Verse 25 says this. Werset 25 mówi tak. The other disciples. Inni uczniowie. Were delighted that Thomas had made this meeting. Thomas was there. They were glad that he was there. Aha. Następnym spotkaniu byli szczęśliwi, że Tomasz tam był. And they said to Thomas, i powiedzieli do Tomasza, we've seen the Lord. Widzieliśmy Pana. They didn't say, nie powiedzieli, oh, by the way, Thomas, o, tak przy okazji, Tomku, Jesus appeared last Sunday. Jezus pojawił się w ostatnią niedzielę. It was quite good. Było całkiem dobrze. It was an ecstatic outpouring. To było szczególne wylanie radości. We've seen the Lord. Widzieliśmy Pana. Look at Thomas's response. Popatrzcie na odpowiedź Tomasza. Unless. Zanim, jeśli I see the nail prints. Nie zobaczę znaków po gwoździach. Unless I put my hand into his side. I nie włożę ręki do jego boku. Look what it says. Popatrzcie, co jest tu powiedziane. I will not believe. Nie uwierzę. Belief. Wiara is sometimes in the mind, czasami jest w umyśle and sometimes in our feelings, i czasami jest w naszych uczuciach, but actually it is a choice of our will. Ale tak naprawdę jest wyborem naszej woli. I will not believe. Nie uwierzę. What I saw happen at the cross, co się wydarzyło na krzyżu? The brutality, brutalność and the finality, i zakończenie. And the reality. I realność. He's dead. Jego śmierć. It's over, guys. Kończy wszystko. It's not gonna happen. Już nic się nie stanie. I'm not believing now. Nie wierzę teraz. And I won't believe in the future. I nie uwierzę w przyszłości. Now let me talk to you about the blues. Pozwólcie, że powiem o tym dole. There are three sources of the blues. Są trzy źródła takiego dołu. What has happened in our past? To, co się wydarzyło w naszej przyszłości. Things that have happened to us. Te rzeczy, które się wydarzyły that we just nam, can't get over. Z którymi nie możemy sobie poradzić. Disappointment. Te rozczarowania. Heartbreak. Ataki serca. Regrets that we czy have. Problemy, czy to, czego żałujemy. Lost opportunities. Albo stracone okazje. That happened in the yesterdays of our life. Które wydarzyły się w dniu wczorajszym naszego życia. And yesterday can be so powerful. I wczoraj może być tak pełne mocy, that it holds us prisoner today. Że trzyma nas w więzieniu na dzisiaj. And that was one of Thomas's problems. I to był jeden z problemów Tomasa. The second problem, drugi problem, I've already mentioned. Już go wspomniałem. He isolated himself from people. Wyizolował siebie od innych ludzi. When you feel down, kiedy czujesz się na dole, you think that no one loves you. Myślisz, że nikt ciebie nie kocha. You think that no one cares. Myślisz, że nikt nie troszczy się o ciebie. And so you withdraw. Więc siebie wycofujesz. And then you fail to see. I wtedy patrzysz. Any hope for the future. I nie widzisz żadnej nadziei na przyszłość. You're trapped by yesterday. Jesteś w pułapce wczorajszego dnia. You are isolated today. Jesteś wyizolowany dzisiaj. And you have lost hope for the future. I straciłeś nadzieję na przyszłość. So now we come to the second Sunday. Przechodzimy do tej drugiej niedzieli. Verse 26. Werset 26. One week later. Tydzień później. His disciples were in the house again. Jego uczniowie byli w mieszkaniu znowu. Byli same w miejscu, place, w tym samym miejscu. Same time, ten sam czas. Same group of people, ta sama grupa ludzi. Except this time, tylko że tym razem who was there? Kto tam był? So how many people are in the room this time? Więc ile ludzi jest w miejscu teraz? There's 11.
11. They're all there. Wszyscy tam są. The doors were locked. Drzwi są zamknięte. Jesus came. Jezus przyszedł. And stood among them. I stanął wśród nich. And he said to them. I powiedział im. Peace be still. Pokój wam. You can lock the door. Możesz zamknąć drzwi. But you can't keep Jesus out. Ale nie możesz zatrzymać Jezusa na zewnątrz. Windows. Możesz zamknąć okna, but you can't keep Jesus out. Ale nie możesz zatrzymać Jezusa na zewnątrz. Natural barriers are no barriers to Jesus Christ. Naturalne bariery nie są przeszkodami dla Jezusa Chrystusa. He can open locked doors. On może otworzyć zamknięte drzwi. He can set the prisoner free. On może wypuścić więźniów na wolność. And what is impossible to man, i to, co jest niemożliwe dla ludzi, is possible with God. Jest możliwe z Bogiem. You can't stop him. Nie możesz go zatrzymać. You can't restrict him. Nie możesz restrykcji położyć na Niego. Nie możesz Go ograniczyć. Nie możesz Go powstrzymać. I nie możesz Go trzymać z daleka i wyrzucić Go. Are you saying what I'm saying? Yes, I'm saying. Good, okay. Verse 26. Werset 26. Popatrzmy na Niego. Jesus does three things. Jezus czyni trzy rzeczy. Can you see them? Czy możecie je zobaczyć? What's the first thing that he does? Jaka jest piękna pierwsza rzecz, jaką On robi? He comes. On przychodzi. Oh, you say this, so what? No więc powiecie, no co z tego? It is a strong word. To jest silne słowo. It's a word that means, to jest słowo, które oznacza, the king has come to his kingdom. Że król przyszedł do swojego królestwa. You need somebody with a trumpet. Potrzebujesz kogoś z trąbą. You need someone to, da-da-da-da. Kogoś, kto zatrąbi. Da-da-da-da. Jesus has come. Jezus przyszedł. Have you got a trumpet here? Czy macie tu trąbę? Okay, we'll just do da 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 da. Zróbmy wszyscy ta da da da. One, two, three. Ta da da da. Not only does he come. Nie tylko to, że przyszedł. But he stands. Ale stanął. He takes a stand. On zajął miejsce. Now, 8 days before. 8 dni wcześniej. He was dead. Był martwy. Battered to death. Był podkonany przez śmierć. A terrible death. Straszną śmierć. Surely. Naprawdę. They would bring him in a wheelchair. Oni by go przynieśli w wózku inwalidzkim. Maybe there's an ambulance outside. A może stałby tam ambulans, karetka pogotowia on na zewnątrz. A stretcher. I tam byłby ktoś z jakimiś that's not the Jesus. Z noszami. O, that's, taki nie jest nasz Jezus. That's not the Jesus we believe in. To nie w takiego Jezusa my wierzymy. He comes. On przychodzi. Da 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 da. And he stands. I staje. And then he speaks. I wtedy mówi. What does he say? Co on mówi? What? Co? Peace. Peace. Spokój. It means. To znaczy. Shalom. Shalom. Now everywhere I go. Gdziekolwiek jadę. People speak to me. Ludzie mówią do mnie. They usually say. Zazwyczaj mówią. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I think it's hello. Good morning. A ja myślę, że to jest witaj, dobry dzień, dzień dobry. It's actually just a polite greeting. To jest takie grzeczne przywitanie. Ask me what we say in Australia. Spytajcie się mnie, co my mówimy w Australii. Good day. Dzień dobry. No, no, no. Dobry dzień. Good day. Dobry dzień. No, no, no. Good day. Good day. No, 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 no. Nie, nie. Good day. Good day. You know Gdańsk? Wiecie, co to jest Gdańsk? Okay. Good day. Good day. Good day. But good day. Long A. Good day. Ale długie E. Good day. Good day, mate. Good day, mate. How would the Jews greet one another? A jak Żydzi pozdrawiają siebie nawzajem? Shalom. Shalom. But it was not hello. Ale to nie było cześć. It was not, to nie było dzień dobry. It's not buongiorno. To nie było buongiorno. It is not good day. I to nie był good day. The word shalom. Słowo shalom means peace. Oznacza pokój. And it means everything you need. I to oznacza wszystko to, czego potrzebujesz. Peace in your mind. Pokój w twoim umyśle. Peace in your health. Pokój w twoim zdrowiu. Peace in your family. Pokój w twojej rodzinie. Peace in your home.
Pokój w Twoim domu. Pokój w Twoich finansach. Wszystko, czego potrzebujesz. Jezus jest naszym pokojem. Halleluja. So let me speak over you. Więc pozwól, że powiem nad tobą. Shalom. Shalom. Everything you need. Wszystko, czego potrzebujesz. Jesus is. Jezus to ma. Let me speak over you, Earl. Pozwól, że powiem nad hey, tobą, Earl. Czy słuchasz, brother Earl? Shalom. Everything you need. Wszystko, czego potrzebujesz. Is from the Lord. Jest od Pana. Let me speak to you, pastor. Powiem nad tobą, pastorze. Jesus will come. Jezus przyjdzie. He will stand. On stanie. In authority and power. W autorytecie i mocy. And he says to you, i mówi do ciebie. Shalom. And church for Warsaw. I kościele dla Warszawy. Jezus przyjdzie. On stanie tutaj, podniesie swoją rękę i powie nad waszym życiem. Shalom. Wszystko, czego potrzebujesz. Halleluja. Potrzebujesz żony? Jezus ma wszystko, czego potrzebujesz. Pozwól, że spróbuję zobaczyć żonę. She looks tall. On wygląda, on, he looks, or she looks. She looks tall. A ona wygląda wysoka. Maybe African. Może Afrykanka. Do you want a pretty one or an ugly one? Czy chcesz ładną czy brzydką? Joking. Oczywiście żartowałem. Verse 27. Werset 27. Jesus. Jezus. Speaks to Thomas. Mówi do Tomasza. Now there are 11 people. Teraz jest tam 11 osób. What is Thomas doing? Co Tomasz robi? Oh, I know what he's doing. Wiem, co on robi. He's trying to hide in the crowd. On próbuje się ukryć w tłumie. But you can't hide from Jesus. Ale nie możesz się ukryć przed Jezusem. Thomas. Tomasz. Here are my hands. Tomaszu, oto moje ręce. Put your finger in the nail, prince. Włóż swój palec na te znaki po gwoździach. Thomas, here's my side. Tomaszu, tu jest mój bok. Put your hand into my side. Włóż rękę do mojego boku. Not only do I know that you are here, nie tylko to, że wiem, że jesteś tutaj. I heard what you said. Ja słyszałem, co powiedziałeś, and kiedy tu byłeś. You've made the meeting. I teraz mam spotkanie. I've come for you. Przyszedłem specjalnie so dla ciebie. Come on, Thomas. Więc chodź, Tomaszu. You can touch me. Możesz mnie dotknąć. You can feel me. Możesz poczuć mnie. You can hold me. Możesz przytrzymać I'm mnie. Not a ghost. Nie jestem duchem. This is not an illusion. To nie jest iluzja. It's not a magic trick. To nie jest iluzja magiczna. I'm alive. To nie jest magic trick. Jestem I'm żywy. Real. Jestem prawdziwy. Maybe your past is haunting you. Może twoja przeszłość ciebie trzyma. Maybe your present, you've isolated yourself. Może twoja teraźniejszość wyizolowała ciebie. Maybe you've lost hope for the future. Może straciłeś nadzieję na przyszłość. This is what Jesus says to him. To jest to, co Jezus mu mówi. Stop doubting. Przestań wątpić. Stop doubting. Przestań wątpić. And believe. I uwierz. The way to overcome the blues. Sposób, by przezwyciężyć doła. Is a revelation of Jesus Christ. To objawienie Jezusa Chrystusa. Not the Jesus in the manger. Nie Jezusa w żłóbku. Not the Jesus being held by his mother. Nie Jezusa, który był trzymany na łonie matki. Not the Jesus 12 years in the temple. Nie Jezusa, który miał 12 lat w świątyni. Not even the Jesus of the miracles. Nawet nie Jezusa, który czynił or cuda. Jesus of the teaching. Albo Jezusa nauczania. And not even Jesus on the cross. Nawet nie Jezusa na krzyżu. You need to meet the resurrected Jesus. Potrzebujesz spotkać zmartwychwstałego Jezusa, który jest żywy na wieki wieków. Have you ever wondered, czy kiedykolwiek myślałeś, why we have church on Sunday? Czemu kościół jest w niedzielę? Surely we should have church on Friday. Powinniśmy mieć kościół w piątek. That's the day he died. To jest dzień, kiedy on umarł. You know, when he died on the cross for us. Kiedy on umarł na krzyżu za nas. Maybe we should meet on Saturday. A może w sobotę powinniśmy and continue. Spotykać. I kontynuować. The tradition of the Old Testament. Według tradycji Starego Testamentu. But on Friday, ale w piątek Jesus is on the cross. Jezus jest na krzyżu. On Saturday, w sobotę Jesus is in the tomb. Jezus jest w grobie. But it's Sunday, ale w niedzielę and he's alive. On żyje. Hallelujah. Hallelujah. They didn't call it Sunday. To jest ta niedziela. They called it the Lord's Day.
którą nazwano Dzień Pański. The day of resurrection. Dzień zmartwychwstania. Hallelujah. Hallelujah. So how does Thomas respond? Więc jak Tomasz odpowiada? Verse 28. Werset 28. Remember, he said, I will not believe. Pamiętajcie, on powiedział, nie uwierzę. Now this greatest doubter. Teraz ten największy wątpiący. Makes the greatest confession in the New Testament. Wypowiada największe wyznanie Nowego Testamentu. He recognizes who Jesus is. On zdaje sobie sprawę, kim jest Jezus. Jesus Christus jest Panem. Jesus Christ is Lord. He's Lord. On jest Panem. He has a revelation. On ma objawienie. In the Old Testament. W Starym Testamencie. Yahweh is Lord. Jahwe jest Panem. In the Old Testament. W Starym Testamencie. Jehovah is Lord. Jahwe jest Panem. And when Thomas realizes. I kiedy Tomasz daje sobie z tego sprawę. Jesus is risen from the dead. Że Jezus powstał z martwych. He recognizes. On rozpoznaje to. He's not a prophet. Nie jest prorokiem. He's not a king. Nie jest królem. He's not a servant. Nie jest sługą. He is Lord. On jest Panem. And if he's Lord. I jeśli on jest Panem. He's God. Jest Bogiem. Wow. Wow. 2 minutes before. 2 minuty wcześniej. I will not believe. Nie uwierzę. But one look. Ale jedno spojrzenie. At Jesus. Na Jezusa. And he realizes. I zdaje sobie sprawę. You are Lord. Ty jesteś Panem. And you are I ty God. Jesteś Bogiem. Hallelujah. Hallelujah. So verse 30. Więc werset 29. Jesus said, well, I'm glad that you recognize who I am. Jezus mówi: cieszę się, że uwierzyłeś i rozpoznałeś, kim jestem. Bo widziałeś mnie. Blessed are those who believe and błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Here are 3 ways. Oto są 3 sposoby, to overcome, aby zwyciężyć the second Sunday blues. Doła drugiej niedzieli. Number 1. Po pierwsze, you have to deal with the past. Musisz poradzić sobie z przeszłością. The failures, z tymi porażkami. The disappointments, rozczarowaniami. The misunderstandings, niezrozumieniem. Things that happened to us yesterday. Z rzeczami, które stały się nam wczoraj. Let me declare to you, pozwólcie, że zadeklaruję nad wami. The blood of Jesus Christ, w krwi Jezusa Chrystusa, w Bożego Syna, cleanses us from all sin. Krew Jezusa oczyszcza nas od wszystkiego give grzechu. Jesus your yesterdays, spotkaj Jezusa Twojego przyszłości. And you can find forgiveness, i będziesz miał przebaczenie. And healing, i uzdrowienie. And blessing. I błogosławieństwo. Oh, I can't get over yesterday. O, nie mogę sobie poradzić z przeszłością. Jesus can heal your yesterday. Jezus może uzdrowić Twoje wczoraj. Key number two. Klucz numer 2. Don't isolate yourself. Nie izoluj siebie samego. Find a church, znajdź Kościół, that believes the word of God, który wierzy w Boże Słowo. Find a church, znajdź Kościół, that worships God, który uwielbia Boga. Find a church, that builds your faith. Znajdź Kościół, który buduje Twoją wiarę. Connection. I bądź w relacji. Don't hide at home. Nie chowaj się w domu. Don't avoid fellowship. Nie odrzucaj społeczności. But be in connection. Ale bądź w połączeniu with men and women, z mężczyznami i kobietami, którzy mają podobną wiarę do Twojej. I klucz numer 3. Lift up your chin. Podnieś swoją brodę. Lift up both your chins. Podnieś obydwa swoje podbródki. Your future is better than your past. Twoja przyszłość jest lepsza niż Twoja przeszłość. Oh, let me say that to you again. Pozwólcie, że powiem to raz jeszcze. Your future is better than your past. Wasza przyszłość jest lepsza your niż przeszłość. Tomorrow is better than your yesterday. Twoje jutro jest lepsze niż Twoje your wczoraj. Destiny is greater than your history. Twoje przeznaczenie jest lepsze niż Twoja historia. You can't drive the car. Nie możesz prowadzić samochodu, looking in the rear view mirror, patrzeć we wsteczne lusterko. You can't live life, nie możesz prowadzić życia, looking over your shoulder, patrzeć się do tyłu przez swoje ramię. Give Jesus your yesterdays. Poddaj Jezusowi swoje wczoraj. Connect with him today. Połącz się z Nim dzisiaj. And then believe. I wiesz, my future, moja przyszłość is better than my past, jest lepsza niż moja przeszłość. Because ponieważ there is no limit, nie ma ograniczenia to what you can achieve in life, do tego, co
w życiu osiągnąć. Nie ma limitu do tego, co ty i Earl osiągniecie w życiu. Patrzcie do przodu. Patrzcie do przodu. Ja wiem, że McDonalda może żałujecie. Znam idea Ameryka. Wczoraj przeminęło, słodki Jezu. Bardzo dobrze. Please show me verse 28. Proszę, pokażcie mi werset 28. There is a word I missed out. Tam jest słowo, które zgubiłem. In fact, it's a little word. Właściwie to malutkie słowo. In verse 28. W wersie 28. It appears there twice. Ono pojawia się dwa razy. What is it? Co to jest? Well, I can't hear you. Nie mogę słyszeć. My. Mój. Last week I was in Jastrzębie. Tydzień temu byłem w Jastrzębiu. I went for a walk in the park. Poszedłem na spacer w parku. Nobody spoke to me. Nikt ze mną nie rozmawiał. As I'm walking through the park, kiedy przechodzę przez park, I see a display. Widzę taki pokaz. And two women. A właściwie, jak to powiedzieć, widzę dwie kobiety mają coś ze sobą. I know who they are. Wiem, kim one są. Because they look exactly like that in Australia. Ponieważ dokładnie identycznie wyglądają w Australii. They're selling booklets. Sprzedają broszurki. Watchtower. To strażnica. So I'm the only one. Jestem jedynym, that goes and looks at their books. Który idzie obejrzeć ich and książki. They think to themselves, i one sobie myślą, somebody's interested. Ktoś jest zainteresowany. So I sent to them, więc powiedziałem do nich, English? Po angielsku? Nie, nie. Oh, no, no. Nie. So I walked away. Więc odszedłem. And then I, oh. I wtedy mówię, Jesus Christus jest Panie. Jesus Christ is Lord. They said, tak. A one mówią, yes, tak. I walked away. Odszedłem. Oh. Jesus Christus jest moim panem. Jesus Christ is my Lord. They looked at me like this. Popatrzyły na mnie tak. Because they don't know him. Ponieważ go nie znają. So I walked away. Więc odszedłem. Jesus Christus jest Bogiem. Jesus Christus is Lord. Is God. Jesus Christus jest Syn God. Jezus Chrystus jest Synem Bożym. And I walked away. I odszedłem. Biblia. Bible. Biblia. She gets her phone out. Wyciągnęła swój telefon. Gets the Bible. I Biblię otworzyła. Their version. Ich wersję. In Polish. Po polsku. And I found John. I znalazłem Ewangelię Jana. In Polish. Po polsku. Chapter 20. Rozdział 20. Verse 28. Werset 28. Look what it says. Popatrzcie, co tam jest napisane. He is my Lord. On jest moim Panem. And he is my God. I jest też moim Bogiem. So then. I wtedy. Knowing they would never let me pray for them, wiedząc, że nie pozwoliłby się o nich pomodlić, wziąłem je za rękę and I started to pray in English. I zacząłem modlić się po angielsku. It didn't matter that they were, they didn't understand. Nieważne, że nie rozumiały, because I wasn't praying to them. Bo nie modliłem się do nich. I was praying to heaven. Modliłem się do nieba. Would you like me to hear, would you like to hear the prayer? Czy chcecie usłyszeć modlitwę? I break the power of darkness over your life. Łamię moc ciemności nad twoim życiem. Spirit of deception that is holding you back. I także tego ducha odtrącenia, jaki ciebie trzyma. And I release you to the gospel of Jesus Christ. I uwalniam ciebie do Ewangelii Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. When I said amen, she said amen. Kiedy ja powiedziałem amen, ona powiedziała amen. And then I did the same for the next one. I zrobiłem to samo z następną osobą. Because listen to me. Ponieważ posłuchajcie mnie. They are confused about Jesus. Oni mają problem z zrozumieniem, kim jest Jezus. And when anyone is confused about Jesus, a jeśli ktoś ma zamieszanie co do Jezusa, they are confused. Ma zamieszanie. I don't know why I'm saying this. Nie wiem, czemu to mówię. I don't know why. Nie wiem, czemu. But the Jehovah Witnesses, ale Świadkowie Jehowy have a little God.
mają małego Boga. They got God. Mają Boga, and then they got a little God. A później małego Boga. You can't have a little God. Nie możesz mieć małego Boga. God's either God or not God. Albo Bóg jest Bogiem, albo nim nie jest. But they've got a little Jesus. I mają małego Jezusa. But in this church, ale w tym kościele. Hey, you come to the right place. Przyszliście do właściwego miejsca. You come to a place. Przyszliście do miejsca. Where we have a big Jesus. Gdzie mamy wielkiego Jezusa. We got a great Jesus. Mamy wielkiego Jezusa. He's not a liar or a lunatic. On nie jest ani kłamcą, ani lunatykiem. On jest Panem. He's not a good man. On jest dobrym człowiekiem, ani wielkim człowiekiem. He is the God man. On jest Bożym człowiekiem. Hallelujah. Hallelujah. I got a feeling I've been preaching too long. Mam wrażenie, że głoszę zbyt długo. But we need to do two things. Ale potrzebujemy zrobić dwie rzeczy. The first thing we're gonna do. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy. Is say these words. Powiedzmy te słowa. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. This is how we're gonna do it. I to jest sposób, w jaki to zrobimy. When we say it in a few moments. Kiedy powiemy to za kilka momentów. We're gonna say it three times. Powiemy to trzy razy. We're gonna put our hand on our hearts. Położymy nasze ręce na nasze serca. And we are going to whisper it. I będziemy szeptać, szeptem mówić. Jezus Chrystus jest Panem. Then we are going to speak it. A później powiemy to. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. Then we are going to shout it. A później wykrzyczymy to. So that everybody in Warsaw, aby każdy w Warszawie usłyszał, Jezus Chrystus jest Panem. Że Jezus Chrystus jest Panem. Are you ready? Czy jesteście gotowi? Just give a little cough. Po prostu odkrząknijcie trochę. Just warm up your neck. Rozgrzejcie swoją szyję. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Number one. Po pierwsze. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. Oh. Because just about everybody in Poland. Ponieważ wszyscy w Polsce would say that Jesus Christ is Lord. Powiedzą, że Jezus jest Panem. But they don't know him. Ale nie znają go. Ask Matthew. Spytajcie się Mateusza. King of the Jews. Król Żydów. Ask Mark. Spytajcie się Marka. Servant of the Lord. On mówił to sługa Pana. Ask Luke. Spytajcie Łukasza. Savior of the world. Zbawiciel świata. Ask John. Spytajcie się Jana. Christ, the Son of God. Chrystus, Syn Boży. Ask Thomas. Spytajcie się Tomasza. Lord and God. Pan mój i Bóg mój. My Lord. Pan mój. And my God. I Bóg mój. Do we have anybody here from India? Czy mamy tutaj kogoś z Indii? Anybody from India? Ktokolwiek z Indii. Okay. Dobrze. Church history tells us. Historia kościoła mówi nam, that Thomas went to India. Że Tomasz poszedł do Indii. As a missionary. Jako misjonarz. Today. Dzisiaj. In India. W Indiach. There are millions of people. Są miliony ludzi. Whose name is Thomas? Którzy na imię mają Tomasz. Not the doubter. Nie ten wątpiący. The apostle. Apostoł. There are thousands of churches. Są tysiące kościołów. The Church of Saint Thomas. Kościół Świętego Tomasza. It's not where we've come from. To nie jest to, skąd pochodzimy. It's where we're going. Ale to miejsce, to tam, gdzie zmierzamy. The second thing we're gonna do. Drugą rzecz, jaką zrobimy. Is we're gonna put our hands in the air. To wzniesiemy naszą rękę w powietrze. I powiemy szeptem. Jezus Chrystus jest moim Panem. We're gonna speak it out. Wypowiemy to. Jezus Chrystus jest. Jezus Chrystus jest moim Panem. And then we're gonna shout it. A później zakrzyczymy to. Jezus Chrystus jest. Jezus Chrystus jest moim Panem. Jesteście gotowi? I'm sorry I didn't wear my coat. Przepraszam, że nie noszę mojego ubrania. Do you know why you wear coats in church? Czy wiecie, dlaczego nosimy marynarki w kościele? Czy to twoje? You wear coats. Nosimy marynarki. So when you get excited, a ponieważ kiedy jesteście podekscytowani, Jezus Chrystus jest moim Panem. If you've got a coat, jeśli macie jakieś zewnętrzne ubranie, or wierzchnie, a handbag, albo you've nawet got a handbag? Torebkę. No handbag? Nie macie torebki? Or you've got your big... O, masz wielki okay. plecak. Dobrze. Are you ready? Jesteście gotowi. You might wanna stand on the chair. Możecie nawet stanąć na krześle. You might wanna jump. Możecie podskoczyć, ale musimy zadeklarować. Jezus Chrystus jest moim Panem. Powstańmy razem. Let's whisper it. Najpierw to wyszeptajmy.
Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezus Chrystus jest moim Panem. Teraz idziemy. Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezus Chrystus jest moim Panem. Hallelujah. 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 Put your hand over your heart. Połóż swoją rękę na serce. Lord, we resist. Panie, my się przeciwstawiamy. The second Sunday blues. Dołowi drugiej niedzieli. We resist the hold of yesterday. My się przeciwstawiamy przeszłości. We resist the temptation to isolate ourselves. Przeciwstawiamy się temu pokuszeniu, by się izolować. And we refuse hopelessness. I przeciwstawiamy się beznadziei. Jesus, deal with our yesterday. Jezus, zrób porządek z naszą przeszłością. Help us to connect today. I połącz nas dzisiaj. And we look forward, Lord, i patrzymy, Panie, w przyszłość. To a future in you, do przyszłości z Tobą, that's great, która jest wielka and wonderful, i wspaniała. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu. You're my Lord. Jesteś moim Panem. You are my Lord. Jesteś moim Panem. My Lord and my God. Moim Panem i moim Bogiem. Oh, we know who you are, Jesus. Wiemy, kim jesteś, Jezus. Oh, you're a big Jesus. Jesteś wielkim Jezusem. You're a strong Jesus. Jesteś silnym Jezusem. You're a great Jesus. Jesteś wielkim Jezusem. Your name is wonderful. Twoje imię jest cudowne. Counselor. Mighty God. Potężny Bóg. We know who you are, Jesus. Wiemy, kim jesteś, Boże. Hallelujah. Hallelujah. I would like the lights back on, please. Chciałbym, aby zapalić światło jeszcze. Because tonight. Ponieważ dziś wieczorem. Every one of us. Każdy z nas spoke those words. Wypowiedział te słowa. If you spoke them for the first time. Jeśli wypowiedziałeś je po raz pierwszy. And actually made a declaration of faith. I też wypowiedziałeś taką deklarację wiary. You are surrounded by the family of God. Jesteś oddany czy otoczony rodziną Bożą. Who want to meet you. Która chce ciebie spotkać. And say welcome home. I powiedzieć witaj w domu. So if that is you, jeśli to jesteś ty, maybe first time, może pierwszy raz, you knew he was Jesus Christ, o, the Lord, wiedziałeś, że Jezus Chrystus jest Panem, but now, ale teraz, like Thomas, tak jak Tomasz, my Lord, jest moim Panem, he's mine. On jest mój, moim Bogiem. And if you prayed that prayer, jeśli modliłeś się tą modlitwą for the first time, po raz pierwszy, just lift your hand. Po prostu podnieś swoją rękę. Jeremy, you've been preaching to me. Głosiłeś do mnie. I want to declare tonight, chcę dzisiaj zadeklarować, powiedzieć, Jesus Christ is my, że Jezus Chrystus jest moim Panem. I want to give you that opportunity. Chcę dać Tobie taką możliwość. Yes, thank you. Tak, dziękuję. Thank you, sir. Dziękuję. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Let's pray together. Pomódlmy się razem. Lord, for this man tonight. Panie, o tego człowieka dziś wieczorem. Let this be a new beginning. Niech to będzie dla niego nowy początek. A new start. Nowy start. A new day. I nowy dzień. Turn his life around. Przemień jego życie. Deal with yesterday. Zmień przeszłość. Help him connect today. Połącz w teraźniejszość. Give him a hope and a future. I daj mu nadzieję na przyszłość. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. So we declare, więc my ogłaszamy, that in the church for Warsaw, że w kościele dla Warszawy Jesus Christ is Lord. Jezus Chrystus jest Panem. Jesus Christ is our Lord. Jezus Chrystus jest naszym Panem. Hallelujah. Hallelujah.